Kolejna edycja 3 na 1, ja się nazywam Łukasz, jesteśmy w Comicslandii w Warszawie. Już jest 2018 rok, dlatego wysyłam wam mnóstwo ciepłej komiksowej energii i wszystkiego najlepszego życzę wam w nowym roku. A dzisiaj przygotowałem kolejną porcję trzech tytułów, które zrobiły na mnie, no powiedzmy, różne wrażenie. Zaczynajmy! Tadam, Monika. Skrywane emocje, przez zaciśnięte zęby. Mogę powiedzieć, że ten tytuł, może pierw o plusach. Jest ok narysowany. I jest ślicznie wydany. Nie, no na jakim narysowany? Niestety czekałem z recenzją do tomu drugiego, gdyż tom pierwszy bardzo mnie zawiódł. Chociaż się tak naprawdę ten pierwszy tom przeze mnie przeleciał, bo to co pamiętam, to bardzo dużo jakichś takich pogmatwanych sytuacji w scenariuszu, żeby ta historia była troszeczkę dłuższa. Następnie pamiętam kilka aktów naprawdę atrakcyjnej kobiety. No i potem pamiętam, że to się skończyło, ja zadałem sobie pytanie, ale zaraz, gdzie tu jest jakaś historia, która to wszystko spaja? Ale stwierdziłem, dobra, ta kobieta, te jej akty były bardzo ładne. Możliwe, że to chodzi, to jest taki coś a la Manara, że będą bardzo ładne akty różnych bardzo atrakcyjnych kobiet, a potem się do tego dorysuje fabułę. Niestety panowie Guillem March i Tilde Barboni no troszeczkę tutaj przespali sprawę, zwłaszcza jeszcze pana Marcza, który odpowiada za rysunki w tym komiksie, jestem w stanie usprawiedliwić, no to tyle pana Barboniego niespecjalnie. Jest w tym komiksie wszystko, jest on tak przyrządzony według takiej standardowej, bym powiedział, klasycznej historii, gdzie musi być trochę nagości, musi być jakaś akcja i to powinno się jakoś połączyć, że ta nagość powinna być czasami wytłumaczona i ta akcja powinna to wszystko unieść na swoich skrzydłach, żeby przyrządzić z tego jakieś w miarę strawne pożywienie. Tutaj to nie wychodzi. Po prostu Vanilla Dolls, Monika Vanilla Dolls, podobnie jak pierwszy tom Moniki, jest historią niestety, która mi umyka. Jest pięknie wydana, fajnie narysowana, ale bardzo, bardzo słabo napisana. Jest zagmatwana, jest bełkotliwa, jest, moi drodzy, bardzo pretensjonalna. Jeżeli panowie Marci Barboni stwierdziliby, zwłaszcza pan Marci, że to będzie historia bardziej erotyczna, byłoby ciekawe, prawda? Bo mamy takie komiksy, że tutaj sięgnę na półkę Słodka Szarlotka, gdzie nie ma nawet prób poszukiwania scenariusza. Wiadomo, że chodzi o pokazanie w jakiś tam delikatny sposób na gości. I ja to cenię, rozumiem i szanuję. Marci chciał za dużo. Chciał zrobić z tego historię, którą da się przeczytać, a niestety tej historii no raczej nie da się przeczytać. Jest trudno czytalna, także no niestety dzisiejsze moje 5 na 10, bo są fajne kreski, ale scenariuszowo jest to mielizna. Także Monika dzisiaj no na minusik, może nie duży, ale jednak minusik. Kolejny bardzo niejednoznaczny komiks, który dzisiaj jest średniawką, to Juan Solo. Jest to naprawdę historia bardzo ciekawa pod pewnymi względami. Za scenariusz odpowiada tutaj Chodorowski, czyli bardzo dobrze znany w Polsce artysta. Jest to człowiek o niewyobrażalnej, moim zdaniem Biały Lama, nieskończonej wręcz wyobraźni. No ale niestety mam wrażenie, że w pewnym momencie pan Chodorowski zaczął się kopiować. Czyli znowu mamy człowieka absolutnie z nizin, człowieka z marginesu, który przez wydarzenia może przeżyć wewnętrzną przemianę. Troszeczkę czujecie tak przed Inkalem, czy powiedzmy Inkala czujecie tutaj, bo to tam też był nasz John D. Fool też, chłopak taki przygłupek, który nagle zostaje postawiony przed wielkimi wyzwaniami, czasami sobie z nimi radzi, czasami sobie z nimi nie radzi. I to samo jest w Juanie Solo. Czy to zagrało? Z jednej strony tak, jeszcze w pierwszym tomie to jest w miarę świeże i się to czyta i uważam, że tutaj ta historia powinna być zakończona. Przyszło ciało i trąd i święty Łajda, kiedy no i historia jest absolutnie, moim zdaniem, nienaturalnie wydłużona, przenosi się gdzieś tam w jakieś inne rejony Ameryki Południowej. No i to już jest na siłę, moi drodzy. To jest już historia absolutnie na siłę, to jest historia, która jest no bardzo wtórna. Ja już z małym zainteresowaniem śledzę losy tutaj pana Solo, więc wydaje mi się, że zdecydowanie jest to średniawka. No, gdyby nie było tego drugiego zebranego tomu, komiks ten mógłbym wam spokojnie polecić jako komiks dla każdego. A teraz, dzisiaj jest to moje takie 6,5 na 10 dla fanów Chodorowskiego. Dzisiejszym zwycięzcą jest cykl.
Jest styl Van Hama i Aimonda, tego Van Hama od Torgala, tego Van Hama od Schninkla i tego Van Hama od m.in. Largo Wincha. Scenarzysty, który robił karierę w korporacji, było mu bardzo dobrze, a potem, zanim mu stuknął czwarty krzyżyk, stwierdził, dobra, zostanę scenarzystą. Został scenarzystą, zaczynał od bardzo, bardzo średnich komiksów, a potem jakoś zaczął ewoluować i stworzył kilka arcy. Jest to historia stricte przygodowa, tak bym powiedział, nawet szpiegowska. Główna bohaterka cudem ocalała ze Związku Radzieckiego, razem ze swoim wybawcą uciekają na zachód. Akcja toczy się dzisiaj w Unii Europejskiej, w poszczególnych jej krajach. Tam lata 2000, wiadomo, zagrożenie islamem, inne różne zagrożenie, ale raczej jest to szeroko rozumiany terroryzm albo jakieś tam gry mocarstw, wywiadowcze gry mocarstw. Także jest to komiks zdecydowanie, tak bym powiedział, sensacyjny, ale spokojniejszy. Nie jest taka historia, która jest bardzo rwana i dynamiczna, a potem szukamy scenariusza. Taka zwyczajna francuska kreska, jeżeli ktoś z Was jej nie lubi, ona dla niego jest zbyt powolna, może go troszeczkę boleć. Wydaje mi się, że może trochę dynamizmu dodać tej historii, natomiast Aimond wychodzi z założenia, że rysuje tak jak rysuje, ta jego kreska jest taka bardziej, bym powiedział, spokojna, taka bardziej chwilami nawet zachowawcza, ale jest to ładny rysunek, który nas nie boli, a nie przeszkadza też fabule. Koncepcja jest taka, że w każdym jednym tomie jest jedna zamknięta opowieść. One mają jakieś tam nawiązania do siebie, natomiast jest to zrobione spójnie i logicznie. To, co mogę powiedzieć o Lady S, jest to komiks, którego 6 tomów jest na naprawdę wysokim poziomie. Żaden z nich mnie nie oczarował, żebym powiedział: wow, ja cię kręcę, ale sobie to wymyślili, ale normalnie tutaj fabuła skręciła, no jestem zaskoczony, będę to pamiętał przez parę miesięcy. To są rzeczy, które ja pamiętam jako naprawdę przyzwoite historie, bardziej niż przyzwoite historie sensacyjne. Nie tak dobre jak 13, ale jednak naprawdę dobre. Polecam Wam, żeby to czytać i kupić sobie kilka tomów od razu. Bo niby one są zamknięte, ale historie są na tyle wciągające, że warto od razu kilka przeczytać, aby zobaczyć, jak ta główna bohaterka musi sobie radzić w różnych krajach, bo wiadomo, że ta historia ją ściga. I to nie tylko dlatego, że ktoś ją tam próbuje szantażować, ale też z powodu różnych jakichś sytuacji, które miały miejsce w poszczególnych krajach, ona nie zawsze do tych krajów może wrócić. Lady S, wydawnictwa Kubus, naprawdę 8, 8,5 na 10. Tytuł dla każdego, tytuł dla osób szukających ciekawych, inteligentnych komiksów, takich, powiedziałbym, sensacyjno-przygodowych. Tyle na dzisiaj. Już nie mogę się doczekać naszego następnego spotkania i następnego 3 na 1. Po tym, co się zdarzyło w grudniu, czyli nie wiem, 50 tytułów, które miały swoją premierę. Ja jeszcze ciągle czytałem wszystkiego z listopada, także na pewno będą rzeczy do wyboru. A teraz się z Wami żegnam. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w 2018 roku. Do zobaczenia.